PKP Cargo chce się rozwijać w obszarze przede wszystkim operatora logistycznego. To jest zawarte w strategii. To pokazują też przewozy i dynamika wzrostu przewozów na rynku multimodalnym, które rosną dwucyfrowo na przestrzeni ostatnich lat. W naszej strategii również jest zapisana ekspansja na rynkach korytarza północ-południe szczególnie. I w tym zakresie widzimy potencjalne, możliwe i akwizycje w obszarze, czyli rozwoju akwizycyjnego, ale również w obszarze rozwoju organicznego, czyli większą specjalizację spółki dzisiejszej AWT, a za moment PKP Cargo International. I na tym korytarzu, przy przecięciu korytarza również wschód-zachód, jest to duży potencjał rynku i potencjał wzrostu w tych obszarach Trójmorza i wschód-zachód i w tym upatrujemy naszą wartość, widzimy tutaj siłę organizacji, widzimy również możliwość dynamiki wzrostu i potrzeby klienta, czyli świadczenia pełnej usługi od drzwi do drzwi, a dzisiaj klienci są klientami globalnymi i ta usługa skierowana do tych klientów, mówię o usłudze, ponieważ chcemy być firmą usługową, świadczącą usługę przewozu od drzwi do drzwi w odpowiednim czasie, po odpowiedniej cenie i odpowiednie miejsce. To jest nasza główna specjalizacja, to nasza główna wartość i tą wartość chcemy w najbliższych latach zwiększać i tą naszą pozycję lidera w tych przewozach umocnić.